dziś przekornie o tym, w jaki sposób zniszczyć relację z mężczyzną. Opisuję pewien niezawodny sposób, jeden z kilku, który jest chyba najczęściej stosowany przez dziewczyny, nieświadomie, ale przynosi doskonałe efekty w postaci zniszczenia relacji, która się zaczyna, czy nawet takiej, która trwa. Zostań ze mną i dowiedz się więcej. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Jak zepsuć relację z mężczyzną? Porada numer jeden. Jednym z najlepszych sposobów na zepsucie relacji z mężczyzną jest rywalizowanie z nim, podkreślanie, że jest się lepszą. Widzisz, mężczyźni lubią rywalizować, ale między sobą, z kobietami niekoniecznie. Zresztą relacje damsko-męskie nie muszą być oparte na rywalizacji, a już tym bardziej relacje miłosne nie powinny nawet być oparte na rywalizacji, no bo przecież chcemy być ze sobą, czuć się bezpiecznie, blisko, a nie ciągle zastanawiać się, czy jestem lepszy, czy gorszy, czy mnie skrytykuje, że coś mi się nie udało. Chcemy sobie móc odpuścić, a nie ciągle walczyć. Zatem, jeżeli idziesz na randkę, to przestań podkreślać swoje osiągnięcia. Nie wymachuj nimi jak takim sztandarem przed sobą, bo to może mężczyzn zniechęcać. I jednocześnie, uwaga, nie znaczy to, że masz ukrywać swoje osiągnięcia. Znam bardzo dużo mężczyzn, którzy są dumni z osiągnięć swoich kobiet, którzy je wspierają, ale jakby te osiągnięcia dziewczyny są... te osiągnięcia są, nie wiem jak to powiedzieć właśnie, one są, po prostu są, ale nie są jakimś takim argumentem w tym, kto jest lepszy czy gorszy, bo nie wchodzą w rywalizację, ale w taką perspektywę dzielenia się. Czyli jesteś na randce, to możesz opowiedzieć o swoich osiągnięciach, jakichś swoich przygodach, podróżach, na dwa sposoby. Możesz powiedzieć, ja zrobiłam to, tamto i siamto. Ja niestety, był taki moment, że mówiłam, jestem doktorem psychologii, zrobiłam największe na świecie badania z zakresu analizy pisma ręcznego i tak podkreślałam to, te moje osiągnięcia, które robiły wrażenie i budowały mur. A możesz też powiedzieć o tym, że tak, zrobiłam doktorat z psychologii, to była fajna przygoda, to dało mi dużo radości. Tak, badałam pismo ręczne, no, tak, tak, przebadałam ileś tam osób, no, była to bardzo duża próba. Ale z takim dystansem, trochę z takim uśmiechem, trochę z taką... z takim też pokazaniem, że te osiągnięcia to nie jesteś... to nie jesteś cała ty, że te osiągnięcia są częścią ciebie, ale tak naprawdę są dodatkiem do ciebie jako osoby, twojego poczucia humoru, twojej wrażliwości, twojej autentyczności, tysiąca twoich pięknych cech. Tak, to chyba najważniejsze, co chciałam ci powiedzieć, że pamiętaj, że twoje osiągnięcia to jest coś ważnego, ale ty sama jesteś czymś więcej i na randkach kimś więcej. I na randkach właśnie pokazuj to, kim jesteś, a nie machaj proporcją osiągnięć. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt@kierunekmałżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.